Można powiedzieć, że rynek pracy dzisiaj jest na historycznych szczytach. Polacy nigdy do tej pory nie byli tak spokojni o swoje miejsce zatrudnienia. 90% badanych mówi, że nie obawiają się utraty pracy, tylko 8,7% Polaków dopuszcza możliwość utraty zatrudnienia. Skłonność do rotacji pracowniczej jest dosyć mocno ograniczona. Tylko co piąty Polak myśli dzisiaj o zmianie miejsca zatrudnienia. Głównie dotyczy to osób młodych, które najczęściej myślą o poszukiwaniu nowej pracy. Trzeba powiedzieć, że sytuacja na rynku pracy dzisiaj nie wzięła się tylko i wyłącznie z tu i teraz. Są to pewne trendy historyczne. Od 2014 roku widzimy nieprzerwany spadek poziomów bezrobocia, ale jest to związane nie tylko z dobrą koniunkturą gospodarczą, która oczywiście odgrywa tutaj bardzo dobrą, ważną rolę, ale spadł również odsetek osób, które myślą o emigracji zarobkowej. Coraz mniej Polaków wyjeżdża do pracy za granicę, ale mamy niestety też ujemną stopę zastępowania osób w wyniku demografii. Mamy coraz więcej osób, które znikają z polskiego rynku pracy, przechodzą w wiek emerytalny na miejsce tych osób. Mamy bardzo mało liczne roczniki młodych pracowników, co powoduje, że tak naprawdę nasz rynek pracy się kurczy i przy dzisiejszych trendach makroekonomicznych widzimy, że dobra koniunktura wytwarza miejsca pracy, natomiast kandydatów do pracy jest coraz mniej.